Tu, czururu, czuczu, siema dzbany. Deadly jest, każdy gamy jest grany. Nowa gra ponoć dopiero co wyszła, wczoraj dostałem od twórców jednego maila z kluczem, że już gra jest dostępna na Steamie, żebym grał. A dzisiaj rano dostałem drugiego maila z kluczem, mam dwa klucze, więc gram sobie tutaj. Zobaczymy, o co tutaj chodzi w ogóle, to jest gra na podstawie tego programu z Discovery Channel, że tam jeżdżą i łowią jakieś te glony morskie. I w tej grze chyba też jeździmy i łowimy glony morskie. W opisie macie g2, gdzie jest kodem playa 3% zwrotu. Link. Klikacie linka. Wszyscy klikać linka teraz już. No. Zaczynamy. Zaczynamy nową grę. Karierę sobie zrobimy. Samouczek, uwaga, przeszedłem. Długość sezonu 5 dni. Ok? Kompresja czasu. 1 godzina w grze, 25 minut w czasie rzeczywistym. Ok? Z samouczka dowiedziałem się, że można przewijać czas, więc jakby tu koncepcja czasu chyba nie jest bardzo istotna. Chyba. Nie wiem, czy ja mam od razu płynąć, czy nie. Mam dwie klatki. Właściwie to jest bardzo trudna gra. Na początek może się wydawać bardzo trudna. Kupię sobie blok przynęty śledziowej, bo tam w samouczku musiałem z bloku przynęty śledziowej właśnie robić. Klatki wychodzi na to, że mam dwie, więc wystarczająco dużo chyba. Nie wiem, ile mam bojek. Nie jest nigdzie napisane w sumie chyba. Powinno być tu po lewej. Ile mam bojków, no. No tak na wszelki wypadek kupię dwie, gdyby się okazało, że nie mam niby, nie? Że niby nie mam. Haki też potrzebuję, więc kupię dwie. To też potrzebuję, więc kupię dwa. I to też potrzebuję, więc kupię dwa. Więc mam już wszystkie rzeczy, które teoretycznie potrzebuję. Nie, w sumie mógłbym kupić jeszcze dwie klatki. To mógłbym 4 klatki rzucać od razu. Chociaż nie wiem, czy będę rzucał aż tyle. Dobra, zacznijmy na spokojnie. Nie wiem, co tu się wyświetla w barze. Teraz sprawdzę. A, mogę zatrudnić jakiegoś Jana żeglarki albo Aleksandra łódeczkę. Aleksander łódeczka. Ja zajmuję się oporządzeniem klatki, uzupełnia ją o przynętę oraz zakłada boje. Aleksander jest operatorem konsoli, ustawia sprzęty zgodnie z ich potrzebą, przestawia, pochylnia, składa i rozkłada stół, dostosowuje hak dźwigu do wyładu. Ja wszystko zrobię sam dzisiaj. To jest pierwszy odcinek dopiero, tak żeby zobaczyć, jak to działa w ogóle, czy gra się fajnie. Po samouczku mam takie neutralne odczucie jak na razie. Nie bardzo rozumiem, gdzie się najlepiej łowi. W sensie tutaj jest coś takiego jak te mapa świata i... Nauczyli w samouczku korzystać, żeby wybierać po tym filtrze, ale gdzie się łowi, to nie wiadomo. Warunki połowu jest temperatura, głębokość, dno morskie, super, ale jakie dno morskie dla mnie powinno być dobre, nie wiem. Dlatego popłyniemy sobie tutaj na przykład. Na błotniste i dużą głębokość. Bardzo duża głębokość. Wow, czy to nie jest za duża głębokość? Chyba to jest zbyt hardkorowo. Szukamy błotnistego chyba, co? Nie, tam nie mogę płynąć? Mogę. Błotniste 78 metrów. Czemu tu nie mogę? A, bo tam jest chyba jakaś wyspa. Błotniste 78 metrów. Płyniemy. Płyniemy. I teraz zaczyna się prawdziwa gra, czyli ten prawdziwy symulator. Czyli o, chodzimy po łodzi, wiecie, tam, o, patrzcie. To jest moja łódź. To jest moja łódka. I to jest tak, jak chcę zarzucić sobie tego kosza, to wchodzę do dźwiga. Patrzcie, jakiego mam dźwiga. I pyk, dźwigaj to. Jo. I przerzucam to na klatkę zrzucaczkę. O, fajnie. Wychodzę z dźwiga. I teraz tak, idę sobie, mówię, ej, ta klatka musi mieć boje, żebym mógł to złowić później. Ale mi razi słońce. No i zarzucam bojkę. W sumie to ja tego pierona bym podniósł troszkę wyżej. O, teraz mi będzie wygodniej. Czemu słońce mi razi, że jak ja teraz potrzebuję tutaj czaskać? To jest mielonka. Czy jest tu mielonka? Nie ma. No to bierzemy przynętę ze śle... O, miałem przynętę. O kurczę. Tak jak ja mam przynętę, to ja biorę tą przynętę, nie będę jeszcze tego bloku kosił. Myślałem, że trzeba blok mieć, bo w samouczku kazali kupić, a tu się okazuje, że już mam. No, zamykam klatkę i ta klatka, jak ma przynętę i boję, to chyba jest gotowa, żeby ją wrzucić. Chyba, nie mam pewności, ale prawdopodobnie tak, więc po prostu ją wrzucimy. A, wszystko jest ok. Dobrze. I teraz to zostawiamy, bo to musi tutaj spędzić parę godzin. To nie ma tak, że od razu wyciągasz czy coś. Popłyniemy sobie w inne miejsce. Czyli tak jak tutaj było błotnisto i płytko, to pójdziemy sobie na piach i płytko. 138 piaszczyste. Zobaczymy, gdzie będzie więcej, na błotku czy na piasku. O, popłynąłem. No, popłynąłem, zajęło mi to dużo czasu, bo aż się dzień prawie skończył. Zapalę sobie moją latarkę. No i teraz znowu bierzemy tego... O kurcze. Nie ma czegoś takiego jak lampy na statku? Że tam nic nie widać. Gdyby nie to, że się podświetla, to nie byłoby nic widać. Gdybym nie wiedział, gdzie mam jeszcze lecieć, to też bym nie wiedział. Co i jak. O nie, muszę ten... Muszę zrestartować zrzucałkę. Właśnie, na samouczku to była taka lista, co masz robić i jak, i tam było tak wszystko wytłumaczone fajnie. Nie wiem, czemu tutaj nie jest wytłumaczone fajnie wszystko. Byłoby dużo łatwiej. Dużo łatwiej by było, gdyby była lista rzeczy do zrobienia. Pyk! I mamy boje, i super. I teraz bierzemy przynętę. Przynęta. Dziwne bardzo jest poruszanie myszką. Nie wiem, pierwszy raz w grze tak mam, że mam wrażenie, że w niektóre strony szybciej się myszka rusza, a w niektóre wolniej. Tak jakby dziwnie przeskakuje. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No dziwnie jest. Dobra, zrzucamy to w pieron, niech leci. No i fajnie. I to teraz sobie robi łowu. Fajno, fajno. Ej, są tutaj takie lampy wielkie na statek. To czemu one wcześniej nie świeciły? A teraz świecą? Ta, teraz świecą. To nieźle, to ja nie wiem kompletnie, czemu one nie były wcześniej. Dobra, wychodzimy z tego i teraz wracamy na mapę, możemy sobie zrobić szybką podróż. Oczywiście mógłbym tam podpłynąć tak samo, no nie? Ale lepiej zrobić szybką podróż. To mi zajmie 2 godziny w jedną stronę. A, to dobrze, bo jedna karata łowi przez 4 godziny chyba, no nie? Więc akurat. Dobra, tam moja jest ta... O nie, kot mi drzwi otworzył. Tam jest moja pułapka, ona już jest oświetlona, ale żeby do niej dotrzeć i ją wyłowić, muszę do niej podpłynąć. Więc wchodzę do mojego statyczka, zarzucam bieg 2, do przodu i w prawo troszeczkę. Troszeczkę w prawo poproszę. Dobra. Myślę, że już będę w stanie to. Wrzucamy na neutralny. Wychodzimy z naszego łódeczka i spróbujemy wyłowić to. O nie, jednak za słabo podpłynąłem, to musi być dużo bliżej. No... W sumie po mapie mogę spojrzeć, gdzie jestem. O, i to jest dobry pomysł. 3. bieg. I... neutralny. I teraz będzie kozak. Teraz będzie turbo kozak. Ej! Ej! Daj tego haka. O, i rzucam haka tam, patrzcie. Uuu, i załapałem. Pyk, pyk, pyk. Zwijanko. Siu, pyk, pyk. Dobrze. Teraz to muszę wciągnąć do góry. Bardzo to jest skomplikowane, ty wiecie jak bardzo. To jest to? I do góry? Ta, jest wciągnięta. Uhu, ale super. Nie zrestartowałem tego znowu. No dobra, i teraz łapiemy dźwigiem to? Czym to łapiemy? No, chyba tamtym dźwigiem powinienem to złapać. A czemu ten dźwigu jest tam na górze? A? O, teraz będzie dobrze. Teraz łapiemy to. Zarzucamy tu i ale siła. Ło, jak dużo kraby jest w środku. Chyba dużo. W sumie nie wiem. W sumie nie wiem, czy to jest dużo. Bojka gdzieś powinna wypaść. Tutaj jest bojka. Wkładamy ją z powrotem. Robimy coś takiego, że otwieramy tą klatkę teraz. Podsuwamy stół i robimy wykiprowanie klatki. Kipru. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. No, pieron wie w sumie. Jak je wysypałem, to się zrobiły jakby mniejsze teraz. Tak to wygląda troszeczkę. Dobrze, ta klatka już jest gotowa? Chyba ją trzeba zamknąć. Bardzo wiecznie trzeba zamknąć te klatki, bo jak się nie zamknie, to coś tam nie działa i w ogóle. Dobra, hop. I zabieram to i odstawiam w miejsce, gdzie to powinno sobie leżeć spokojnie. Ciup, tutaj. Ok. I płyniemy po kolejną tą klatkę. Nie tak się to robi kompletnie. Dawaj tutaj, szybko, 2 godziny drogi. O, trochę to potrwało dłużej niż się spodziewałem. Dobra, i znowu mamy tam. Musimy znowu podpłynąć sobie chwileczkę. Kawalątka. 4. bieg. Ale zapierdziela. O. Już to widzę. No moim zdaniem to jest za blisko już. Chyba za blisko podpłynąłem, ale zaraz zobaczymy. Może się uda zgarnąć. Uda się. Dawaj, bo ucieka! Szybko! Szybko! No i łowu rybu. I teraz co? Do góry. Bardzo, bardzo to jest skomplikowane i trudne. A nie, to nie to. To. To było ok. Tam to... O, jest ok. No dobra. Ej, czy tu nie jest więcej? Nie wiem. Nie wiem, gdzie było więcej, naprawdę nie wiem. I tak muszę je wszystkie sypać do jednego i później posegregować, więc właściwie to nie mam pojęcia. Pewnie dałoby się to jakoś sprawdzić. Tu jest 25 na 50. Okej, to tu złowiłem 25, a jak to dosypę, to zobaczymy, ile będzie. Może też będzie 25. No. Ile mamy? Ile mamy? To się zamyka. To się odsuwa. I... Oj. Coś trochę tu się zaczepiło jakby. 56. No czyli w tym drugim było teoretycznie troszkę więcej. Ale tylko troszkę. Tak bez szału. Bez szału. Okej. Czemu nie mogę tego podnieść do góry? Halo? O, już mogę. Dobra, zaciął się. Zaciął się tam na dole czy coś. Nie wiem co to było. I do góry i w dół. O. Okej. To niepotrzebne, tu wychodzimy, spoko. I teraz zaczyna się najciekawsza rzecz w tej grze, czyli sortowanie. Sortowanie, naprawdę 56 sztuk muszę przesortować. I to się takie ogląda i oj, gra stwierdza, wow, ten się nadaje, więc dajesz go po prawej stronie. A ten oglądasz sobie i gra stwierdza, rozmiar jest ok, ale płeć też jest ok, wow, super. I masz dwa gotowe osobniki. W sumie to też zależy, gdzie jakie znajdziesz chyba, no nie? O, już rozmiar jest zły, to nawet nie sprawdzam płeć, bo już wiem, że nie mogę go sprzedać. Jak sprzedajesz za małe i złą płeć, to wtedy dostajesz kary finansowe, czy coś tam, bo nie można. Ten był skurczybyk wielki, całkiem. Ten też jest kawał bydlaka. No, oj, to też jest ten. Dobra płeć. Dobra. Dawaj. O, ten jest zły. No i tak naprawdę 50 sztuk muszę zrobić. Chyba se pierwsze co będę chciał od pracowników, to żeby za mnie to robili sortowanie, bo to sortowanie to po prostu masakra. To jest jak filtrowanie golda w Gold Simulator. No, to tak samo. To jest coś, co musisz zrobić, ale coś, czego nie chcesz robić. No i tu jest fajny rozmiar, ale płeć nie daj. Ten jaki bydlak, skurczybyk wielki. Wow. Wow, no i znowu płeć zła. No. Jak na razie mam więcej odrzutków. O, i znowu płeć zła. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. No, to subcio. To myślę, że już na oko widać, które są za małe. Ten będzie, pewnie będzie za mały. O, no i oczywiście, że za mały. Ten jest bydlak wielki. O, i płeć jest ok. No, ale może dobrze na nich zarobię. Zobaczymy. No, wielkość na pewno jest dobra. Okej. Coś tam się zaczęło dziać. Jakieś takie większe są i płeć też się zgadza. No. Na pewno w komentarzach ludzie mi napiszą, gdzie najlepiej łowić te skurczybyki, kraby, co to jest. co to jest? No, chyba kraby, nie? Nie wiem, co to jest. To wygląda okropnie. Potwory morskie. Gdzie najlepsze potwory morskie się łapie? O, lipa. No widzicie? Jak na razie mam więcej odrzutków. W ogóle mi się biznes nie opłacił. O! Okej, jednak jest porówno. No ale jeszcze 36 do sprawdzenia. Kurde, już wolałem lać tych hamów po głowach w kafejce internetowej niż oglądać ten... Od razu go wywalam, wiem, że będzie za mały. No. O, jest git! O, ten jest bydlak znowu duży. Oj, git. No dobra, przynajmniej tyle, że mogę na oko też oceniać. Ten taki wydaje się niewielki, ale płeć nie ta. Nie wiem, czy płeć się na oko da ocenić, tak żebym ja mógł, czy też musi gra zawsze. Bo jak dla mnie to się bardzo nie różnią. Chyba, że kolorkiem może się różnią. Te są takie różowawe, no. Znaczy pomarańczowawe. A ten? O, ten jest płeć dobra, ale czym to się różni? Nie wiem, może tu ma takie bardziej te kolce czy coś? O, tych nie ma takich kolców. No i rzeczywiście, i zła płeć jest. Chyba już umiem rozróżniać płeć po samym wyglądzie. To jest już z kolcami. O, tutaj ma takie... Tutaj. Na początku łapek ma takie odpowiednie kolce i to chyba... To jest za małe. To wiemy od razu. To jest facet i rozmiar jest dobry. Zaraz sprawdzam. Ekspertem się robię już w potworach morskich. To, uwaga, drodzy państwo, nie jest facet w ogóle. To bez sensu. To ja już umiem. To jest facet i rozmiar też będzie chyba dobry. Czy ja to muszę oglądać za każdym razem, czy mogę tak na oko? To też jest facet i rozmiar zdecydowanie dobry. Ej, czy on rzuca na męskie, damskie? To jest facet i rozmiar dobry, a rzucił mi tam w lewo. Dobra, facet, rozmiar dobry. O. No co mi zrobiłeś? Wcale tego tak nie chciałem zrobić. To jest facet, tak. Skubańcy, to też jest facet. To też jest facet. Facet. Się okaże, że wcale źle to zrobiłem. To jest babeczka, od razu widać. Za małe, za małe. No, ten może być taki w sam raz facet, ale za mały. Dobra, za mały. Drobnica, o, to jest duże. I facet, ło, ale bydlak. Skubany, jaki wielki. No dobra, nie jest źle, facet. I chyba jest, chyba duży, nie? O, duży. Dobra. Kurde, to jest babeczka. A, to za malutkie, ale facet. O, to nie wiadomo. Babeczka. No dobra. To jest facet. I wielkościowo też jest okej. Prawda? To jest babeczka. A, to lipa. To lipa. To jest facet. Tylko wielkość będzie dobra. Chyba tak. Tak, dobra jest. Okej, i ostatni facet też duże. O, i subcio, i mam wszystko niby tutaj posortowane. Po prawej stronie mam te odpowiednie, duża kubka. I teraz tak, biorę to. Otwieram sobie tutaj i wybieram to. Siup, i wrzucam to tutaj. No nie zamykaj, tylko właśnie wrzuć do środka. Ale jesteś ziomek. Tyk, wrzucone. No dobra. No i teraz mogę popłynąć sobie do domciu i sprzedać to w pieron. Nie wiem, co z tymi się robi, w sensie nie wiem, gdzie się je wyrzuca. Czy tutaj jest syp wyrzutowy, czy ja mam po prostu je zostawić? Chyba mam je po prostu zostawić i elo. Dobra, płyniemy do portu. Płyniemy do portu, zobaczymy, ile uda się nam zarobić na tym szybkim połowie. No nie taki szybki w sumie, tak. Jeżeli chodzi o czas w grze, to dużo chyba poświęciliśmy na to pływanie we w te. Zakład przetwórczy. Pokaż. Wycena za funt 10 dolców, grzywna 0. Krabów było 110, ale to jest 110 funtów. Łącznie 4400 zarobiłem. To są kraby, od razu wiadomo, potwory morskie, kraby, ta. 4400 zarobiłem na takim połowie. To nieźle. To myślę, że całkiem nieźle zarobiłem. Nie wiem, ile ja na to wydałem w sumie. Umiejętności mogę sobie tutaj kupować. Czyli, a, 5000 się płaci. Przynęty są bardziej skuteczne i dłużej pozostają świeże. Wykorzystanie sprzętu, to nie mogę, a to mogę. Stała 15% zniżka w sklepach Dutch Harbor. To ja biorę, jak to 1000 tylko kosztuje, mam zniżkę na zawsze. No to jest spoczko akurat. Ulepszenia. Co to są ulepszenia? Odporny system hydrauliczny. System hydrauliczny jest... A, bo to się psuje, no ta, mocny hak, mocne sieci. Ulepszenia... Ulepszona klapa. Automatycznie otwieranie klapy ładownik, gdy na stole znajdują się krapy i zamykanie, kiedy ich nie ma. A, spoko. Jakby był automatyczny ten. Automatyczny powrót dźwigu. Po wrzuceniu krabów na stół do sortowania dźwig automatycznie przemieszcza klatkę. Ło, to jest kozak, ale jest niedostępne. Ciekawe dlaczego. To mam. Pojemny silnik. Zwiększa pojemność paliwa. Biuro grzywien. Tu chyba się grzywny płaci, ale ja nie mam żadnych. Tu się zatrudnia pracowników, tu się sprzedaje, tu się kupuje paliwko. Paliwka sobie kupię do pełna. Ło, dużo go spaliłem. Co? Aż tyle zapłacę? Niemożliwe. To ja nie kupuję nic. Nie kupuję nic, mam nadzieję, że dopłynę jakoś. Strasznie drogie te paliwo, ja pierdzielę. Bardzo drogie. Dobra, zostawiam tak jak jest. Okej, myślę, że taki materiał taki, na czym polega ta gra, mamy gotowy. Moim zdaniem jest spoko. Można by się w nią wciągnąć, zobaczyć, o co w niej chodzi tak bardziej. Ale zostawiam wam ocenę, także łapkujcie, pisajcie komentarze, czy gramy dalej w tę grę. Premiera była dzisiaj, więc to taka świeżynka jest, świeżynka, może się okazać, że będzie później coraz bardziej ciekawa. Chociaż jeżeli będziemy cały czas łowić te robale i nic poza tym, no to... No, ale to dzisiaj tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa 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 pa!